Szanowni Państwo, czcigodnie księże, dziekanie, wszyscy zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy Wołomina. Pan burmistrz w swoim przemówieniu powiedział tak wiele pięknych myśli, że mi nie pozostaje nic innego, jak podpisać się pod tym wszystkim, pod tymi wszystkimi pięknymi myślami, pod tymi wszystkimi podziękowaniami, które wygłosił do wszystkich Państwa. Ale chciałem jeszcze rozwinąć myśl, którą zakończył swoją dzisiejszą homilię ksiądz prałat Jan Sikora. Powiedział, że dzisiaj świętujemy tak, jak świętowali na Tytaniku. I zaprosił wszystkich do refleksji nad tymi słowami. Szanowni Państwo, 220 lat temu mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Polski świętowali przyjęcie Konstytucji 3 maja. Radowali się z tego, ale wiemy, jak za kilka lat, czym się to skończyło. Konfederacja Targowicka, ukłony tych zdrajców w kierunku carycy Katarzyny, kolejne rozbiory Polski, niestety zakończyło się tak, jak z Tytanikiem. Szczęśliwie Polska odrodziła się. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Ale te słowa księdza prałata Jana Sikory są ważne też teraz, są aktualne w tej chwili. W dzisiejszej Polsce również nie brakuje ludzi, środowisk, również środowisk międzynarodowych, które starają się albo nie starają się bronić interesu narodowego. Podlizują się Rosji, podlizują się Unii Europejskiej, zaprzepaszczają nasze narodowe interesy. I miejmy nadzieję, że nie zakończy się to tak, jak było kilkaset lat temu, jak to było 220 lat temu. Miejmy nadzieję, że Polska przez to nie upadnie. Módlmy się o to do Maryi Królowej Polski, której również dzisiaj jest święto. Jeszcze jedna taka myśl związana z tym, co mówiłem. Caryca Katarzyna zbrojnie, siłą doprowadziła do likwidacji konstytucji, doprowadziła do zaprzepaszczenia tej szansy dla Polski. Dzisiaj bez zbrojnej siły są ludzie, którzy starają się wyplemić z Polski patriotyzm, z tej młodzieży, która się tutaj zgromadziła, starają się nakłonić do nie kochania ojczyzny. Szanowni Państwo, starają się powiedzieć, że w Polsce nie ma wolności, że Polacy nie są tolerancyjni. To jest nieprawda. Niech Europa, niech świat uczy się od Polski, bo Polska w Europie ma największe tradycje wolnościowe, największe tradycje tolerancji. Tego właśnie owocem była Konstytucja 3 maja. Gdy w Polsce podejmowaliśmy konstytucję, która dawała wolność chłopom, mieszczanom, zrównywała ich prawa z szlachtą, kiedy konstytucja dawała wolność religijną, tolerancję dla innych wyznań, gdzie była wtedy Europa? Niech oni się od Polaków uczą. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy krajem nietolerancyjnym, że nie szanujemy wolności. My jesteśmy wielkim krajem, wielkim narodem i bądźmy z tego dumni. Dziękuję bardzo.